ciągle gdzieś się spieszymy i poszukujemy rozwiązań prostych, szybkich i często byle jakich. Łatwo w tych warunkach stracić kontrolę nad sobą i własnym życiem. Tymczasem od dżentelmena wciąż niezmiennie wymaga się tego samego – opanowania, cierpliwości i konsekwencji. Dzięki rytuałom jest nam zdecydowanie łatwiej zachować klasę. Dla wielu osób bycie dżentelmenem jest równe z drogimi gadżetami, pięknymi garniturami i wakacjami w tropikach. Ja natomiast nieustannie powtarzam, że jest zupełnie inaczej. Powyższe rzeczy to tylko dodatki, następstwa odniesionego sukcesu finansowego, ale już niekoniecznie świadectwo posiadania klasy. Na klasę składają się bowiem sprawy niematerialne, począwszy od umiejętności pracy nad sobą, po dbanie o własne otoczenie. Tego niestety nie da się osiągnąć od tak. Trzeba poświęcić nieco czasu i energii. Jednym z największych wrogów stylu, o jakim mówię, jest pośpiech. Mam wrażenie, że mamy dziś obsesję na punkcie kariery, pieniędzy i niemarnowania czasu. Stąd wolimy robić różne rzeczy byle jak, ale więcej i szybciej, a nie dobrze, tylko mniej i nieco wolniej. Nasze życie staje się bogatsze ilościowo, niemniej traci na jakości. Chcemy konsumować dużo, doświadczać jak najwięcej, zrobić po trochu ze wszystkiego. Czy jest w tym jeszcze miejsce na dobrą robotę? Chyba nie. Jednym z pierwszych rytuałów, który uświadomił mi tę kwestię, było tradycyjne golenie. Okazało się, że coś, co wyglądało na fanaberię, daje mi sporo odprężenia i przyjemności. Pozwala na moment odciąć się od reszty świata, skupić na swoim ciele i rozpocząć przyjemny dzień. Później w ten sam sposób zacząłem widzieć inne czynności. Picie kawy, whisky czy wina, pastowanie butów, prasowanie koszul albo dobieranie garderoby na konkretną okazję. Wszystkie z tych rzeczy można robić na dwa sposoby. Szybko, łatwo i z nastawieniem na efekt, albo wolniej i z przeszkodami i z nastawieniem na samą czynność. Stało się dla mnie jasne, że skupienie uwagi na czymś, poświęcenie temu czasu, by zgłębić tego tajniki i robić coś lepiej, sprawia, że sami zyskujemy o wiele więcej niż sam efekt naszych działań. Zyskujemy wiedzę, odstresowujemy się i dystansujemy wobec ciągłej pogoni za nie wiadomo czym. Aż trudno mi wskazać ten aspekt, który jest najważniejszy w codziennych rytuałach. Wszystkie wydają się bowiem równie wartościowe. Przy każdej z czynności, której poświęcamy czas na jej naukę i praktykę, dowiadujemy się wiele ciekawych rzeczy, które czynią nas ciekawszymi rozmówcami. Sam uwielbiam rozmawiać o kawie, tradycyjnym goleniu czy choćby whisky. Każdej z tych rzeczy poświęciłem kiedyś trochę energii, żeby ją poznać. Teraz wiem, jak z nich poprawnie korzystać i znam ich historię. Ponadto dzięki tej wiedzy wiem, jak wybrać lepszy produkt i jak z niego lepiej korzystać. W efekcie wydaję świadomie pieniądze i w dłuższej perspektywie oszczędzam. Przykładowo, kupno dobrej fajki i tytoniu to dużo większy wydatek niż paczka papierosów. Ale uczynienie spalenia rytuału sprawia, że palimy mniej i przez to stać nas na wyższej jakości produkty. To samo tyczy się alkoholu, jedzenia czy dóbr kultury. Często reklamy mamią nas wizją, że kupując tańsze produkty wydajemy mniej, ale każdy, kto wydaje świadomie pieniądze na lepszej jakości przedmioty, wie, że w długim terminie to nieprawda. Robiąc coś w formie rytuału, korzystając z naszej wiedzy, uzyskujemy też lepsze efekty, a niekiedy nawet oszczędzamy czas, bo nie musimy poprawiać własnych błędów spowodowanych pośpiechem. Przyrządzimy lepszą herbatę, lepiej się ubierzemy czy dokładnie ogolimy. W wielu z tych czynności pośpiech znacznie psuje jakość. Mimo wszystko na pierwszy plan chyba wysunę fakt, że dzięki rytuałom odrywamy się od codzienności. Często są to czynności związane z pracą manualną, np. pastowanie butów. Jeśli cały tydzień pracujemy przed komputerem, będzie to wspaniała odskocznia. Mamy chwilę dla siebie. Pasja nakazuje nam robić to dobrze i niczego nie pominąć. Skupiamy uwagę na czymś pozornie błahym, a jednak oczyszczamy umysł na ten czas i odrobinę zwalniamy swoje obroty. A teraz najważniejsze. Jak to się ma do charakteru człowieka? Kiedy tak na co dzień gnamy, nie zauważamy wielu otaczających nas szczegółów. Zapominamy o uprzejmości, o dbałości o drobiazgi, o naszych wartościach, a nawet o zdrowiu. Umyka nam fakt, że najważniejsze w życiu są relacje z innymi ludźmi, a nie uciekający czas. W pośpiechu nie przepuszczamy innych w drzwiach, jadąc samochodem przyspieszamy na żółtym świetle, nie ustępujemy pierwszeństwa, ani nie przepuszczamy pieszych. Pijemy i jemy byle co, po to by zaspokoić pragnienia. Dżentelmen powinien natomiast być pogodzony ze swoim czasem, nawet jeśli ma wrażenie, że ten płynie coraz szybciej. Powinien umieć się opamiętać i zwolnić, by komuś pomóc, by się skupić na czymś, co ma większą wartość niż doraźna korzyść.
Większość ludzi uważa drobiazgi, o których mówiłem, za nieważne błahostki, ale trzeba umieć poświęcić im uwagę, by poświęcać ją też później innym osobom. Musimy natomiast nauczyć się celebrować codzienność, żeby w długiej perspektywie żyć świadomie w zgodzie ze sobą i otoczeniem. W moim życiu pojawia się coraz więcej rytuałów, czynności, które kiedyś robiłem z musu, a teraz sprawiają mi wielką przyjemność. Zawdzięczam to właśnie zgłębianiu wiedzy na ich temat, szukaniu lepszych jakościowo rozwiązań i poświęcaniu czasu na praktykę. Codziennie delektuję się dobrą kawą ze świeżo zmielonych ziaren. Jedna taka kawa wystarczy. Równie często cieszę się porannym goleniem, ciągle szukając sposobów na poprawienie mojej techniki. Kiedy biorę się za prasowanie czy pastowanie, nie robię tego w pośpiechu, tylko dobrze, z zapasem czasu. Raz w tygodniu chodzę na basen, żeby porządnie się zmęczyć i zapomnieć o świecie. Można by tak wymieniać jeszcze długo. Wyraźnie odczuwam, że dzięki temu łatwiej przychodzi mi relaksowanie się i porzucanie codziennych myśli. Z drugiej strony, zawsze kiedy jestem w silnym stresie, mam tych kilka rytuałów, do których mogę wrócić i choć na chwilę się odciąć. Łatwiej mi też zaakceptować fakt, że nie wszystko można osiągnąć od razu. Od takich rytuałów zaczyna się zwalnianie w życiu. Zastanów się, co możesz zmienić w swoich codziennych czynnościach. Poczytaj na ten temat, poszperaj. Poświęć czas na praktykę i porzuć na ten moment wszystkie inne myśli. To będzie azyl od pośpiechu na dobry początek. Z czasem będzie ich więcej i zaczniesz dostrzegać coraz więcej korzyści. Zostań dżentelmenem, który się nie spieszy. A jakie są Wasze ulubione rytuały? Dajcie znać w komentarzach. Ja na tym już kończę. Mam nadzieję, że ten film Was trochę zainspirował. A my widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!